zestaw japoński do samodzielnego zrobienia. I tutaj mają być w ogóle jabłka w karmelu, więc to niby ma być przepyszne. Tu coś takiego pisze, tak, karmelu i posypce, więc super. Ja będę musiała to sama zrobić. My tutaj mamy instrukcję. Oni mają taką instrukcję, że obrazki, dlatego wiecie, nie będę tak otwierała, tylko będę musiała od brzegu, żeby nic tutaj się nie stało. Ten zestaw mamy z Kuchni Świata. I tak, tutaj niby będzie takie jabłko w niby takiej polewie i w posypce, więc to się bardzo pysznie zapowiada. Jak będzie trzeba, to mamy tutaj wodę. Patrzcie, co tutaj jest? Jakieś saszetki dwie? Takie więc coś? My nie potrafimy chińskiego, dlatego będziemy... To pierwszy raz, 16,50 kosztowało to. No to nie jest aż tak źle, no bo jak ja patrzyłam w internecie, to kosztowało to po 40 zł, więc ja mówię nie. Ale właśnie w Kuchni Świata było po 16, więc mówię już tak. I teraz tak, jak będzie trzeba, to będziemy mieli wodę, ale chyba raczej nie będzie trzeba. I właśnie my nie potrafimy się, tak jak mówiłam, dlatego się będziemy porozumiewywać z po prostu obrazkami. No, i tutaj mamy wszystko, że to są składniki i możemy już zacząć. Nie będziesz pół godziny otwierać. Ale ładnie zapachniało takimi właśnie jabłkami. Oj, jakie są cudkie. O, jeszcze mamy patyczek do chwilenia na te jabłka. Zobaczcie. Najpierw sobie te takie żelki, można trochę powiedzieć, przełożę. Teraz mam tak, miejsce. O, to już jest zrobione, no to nie będzie nam potrzebne. To jest taki jak glutek. Mogę trochę powiedzieć. Wiecie, dla ciebie są takie malutkie do ściskania i to właśnie tak przypominam. Nie wiem, czy to nie przecieknie, no ale cóż. Tutaj będzie lukier, powiedzmy, a tutaj ta posypka. Ta posypka ma kolor tak niebieski, biały i taki delikatnie różowy, ja to widzę. No widać, widać, widać. I taki czerwony, śmieszny płyn. Zobaczcie, to jest taki glutek. Jest jak taki glutek, ale wygląda jak syrop. Ale coś tu ładnie pachnie, ty. No tak, to ładnie pachnie. Patrz. Jabłka taką maliną i truskawką. Przepięknie. No, pachnie ładnie. No. To opakowanie przepięknie pachnie. Można wywołać... A tu mamy te następne, nie? Ale tak, ale tego to nie pokazujemy, bo to będzie w następnych odcinkach. Nie, to jest sekret. Teraz tak. Chyba wlewamy teraz... Od której to strony odciąć? No to utnij kawałek, tylko róg. Niech to się przeleje na dół. Musisz odciąć rożek. Oj, coś czuję, że... Będę... Tylko rożek wyciskaj. Troszeczkę, żeby się nie przelało. Ojoj, jak to wygląda. O, to jest takie gęste. Kurczę, te jabłka będą. To już czuję bardzo słodkie, ale mogą być zarówno i bardzo pyszne, bo ja lubię słodkie rzeczy, przyznam szczerze. Kurde, musimy sobie kupić. To jest takie gęste dosyć, co? No to jest mega gęste. Ola, od góry zacznij. Dla nas to jest jakiś syrop, tak można powiedzieć, jakby nie było tych napisów chińskich. Ola, uwaga, zawsze zaczynaj od takich rzeczy. Ale ja zawsze zaczynam. Uwaga, powoli weź no, to zrób. To jest tak gęste. Puść to. Zobaczcie, jak to jest gęste. Jaki syrop u nas. To też ładnie pachnie nawet. A to? Jaki to ma zapach? Właśnie nie wiem, czy ja czuję przez to nadal, bo ja mam troszeczkę nos i wiecie, no już są zapchane. Nie wiem, czy to ten pachnie? Nie, to nie jest na pewno na 100% ten. Dobra, już wszystko mamy chyba. Teraz to położę na opakowanie. Jeszcze dokończ to do końca. Bo tam cały czas jeszcze... Jest drobinka, że na jedno by mi dało się nawet. O tak, no właśnie. Ciężko to... Właśnie, wszystko, żeby wypłynęło. Jest bardzo ciężkie, żeby... O, idziemy. Oj, syrop. W ogóle jak taki syrop truskawkowy, coś...
kropla, coś takiego. Już kurę mam. Dobra, starczy, bo się zaraz pobrudzisz tym. No, więc lepiej nie kombinować za dużo. Dobra, ja położę to do środka tego. No tak. I tu mamy patyczek, żeby wbić te cukierki. One są miękkie, ja myślałam, że one są... Wiem, wiem. Lukier, posypka. Ale one się wydają coś, tak powiem wam... Twarde? Nie, wydawały się twarde na pierwszy rzut oka, a są bardzo mięciutkie. Więc sobie jednak nie zjeść aparat, tak jak myślałam trochę. Chyba za mądrze to zrobiłam. No dobra, sypię się. Nie, ważne, że to się sypię. I to jest takie fajne, fajne? No tak, fajne, fajne. Mamy jeszcze dwa zestawy inne, ale to kiedy indziej. Nie przesypuj się takiego. Oczywiście oddzielnie też spróbuję samego jabłka, samej posypki pewnie jak trochę jeszcze będzie wystarczyło i samego lukru. Dobra, to zaczynamy od wszystkiego razem. Nie do tą częścią się ma wbijać ostrą. To jest miękkie, to się wydawało takie twarde. I teraz maczamy. Jestem bardzo podekscytowana, wam powiem. Jakie to jest gęste, to już zastygło. Nie no, co ty? Co to się wydaje? To jest jakiś syrop jakiś gęsty. Dobra. To jest gęste dość. No ale ja lubię gęste rzeczy, ale zawsze brudzę się. Teraz posypki troszeczkę, a żeby się przykleiła posypka pewnie dlatego. I dobra, próba. Nie wiem jak wy, ale jestem chyba gotowa. Dobra. No, co? Ja sam wbrałem. Dobra? Ale klejące. No to taki, jak to smakuje? Nie wiem. Pewnie za mało tego nażyłam, ale to żółte jest mega kwaśne, mega. To żółte jest mega za to słodkie. No kiedy jest taki, wiesz, jeszcze poczekaj. Kurde, może po łyżkę wezmę, zobaczę. Po co, łyżeczką? No, chcę zobaczyć, jak on tak naprawdę smakuje, bo nie czuję przez te jabłka. Dobra, weźmy troszeczkę, tyle. I uwaga, tego to się już bardziej opadam tej próby, test tego. Uwaga. To jest kwaśne czy co? Teraz się okaże. To jest takie słodkie. Ej, to jest dziwne. To jest słone. To jest na serio. Czyli to jest słodkie, to jest kwaśne, a to jest słone, ja już nie czaję. Bo tu coś było napisane. Patrzcie. Japoński zestaw firmy Coris. Ej, to są takie mieszane. Mini cukierkowych jabłek w karmelu i posypce. No karmel może być też słone. Są też słone karmel, nie? Lody są takie. Ej, ale ja ci powiem, tu jest... Przekąska uliczna japońska. Ej, ale ja ci to powiem, czyli to ma smaki inne, czyli to różowe jest... Patrzcie, jest to mój turk gdański. Ta posypka nie ma smaku. Tu jakaś strona jest, możecie sobie kliknąć. I co? Ta posypka nie ma smaku za bardzo. Tylko jest taka, żeby czuć takie chyba kółeczka. Teraz tak. To różowe wychodzi na to, że to jest bardzo słodkie. To żółte jest mega kwaśne. Mega. A ten sos za to jest taki ten. Jak smakuje takie same jabłko? Jak cukierek. Najpierw jest takie słodkie, a później jest takie kwaśne. No co ty? Masz tak? To jest chyba... Sam sos jest słony. No. Czyli gdyby nie to słodki ten sos, to byłby co, gorszy? Nie, chyba tak. Zostaw Ani trochę. Wiem, zostawię jej 3. Ania wróci... Albo 4, albo 5, albo 6. Ania wróci, też będzie chciała. Nie wiem, i teraz zobaczmy tak. Deszcz jest znowu słony, słodki i kwaśny. No dobra, to jak, na ile to oceniasz? W kategorii słodyczy, które jadłaś? Na jednym? Na 8. Bo to jest jedno z takich lepszych, które jadłam, naprawdę. A jak na przykład miałabyś, nie wiem, a jak jest, lubisz, na przykład Oreo, to na ile do 10 byś dała? Oreo na 7. Oreo na 7. To no to, Oreo to tak zabawne. To to na 8? No, naprawdę, ja za Oreo nie przypadam, już tak wiem. To jest takie dobre? No naprawdę, to jest taki, ja lubię takie, jak szybko się zmienia czegoś smak, na przykład jak są takie cukierki, tam zuzole kiedyś te słanie, no. One też są takie, najpierw takie słodkie, czujesz, później takie słone, później takie kwaśne, to mega kwaśne, to jest tak fajnie, że to jest takie,
słodkie i tak szybko ci się właśnie przemieniają smaki, to jest super. Ta posypka nie ma smaku, tylko to jest takie, wiesz, żeby czuć jakieś drobinki takie buzi. Ale naprawdę, to jest jedno z takich najlepszych. Jakbym oddzielnie miała, no to to oczywiście na dwa po prostu to jest takie, żeby to było takie coś w buzi, takiego, wiecie, kształtu. To oceniam na 6, bo to jest mega kręcej, chyba coś czuję, że zaraz coś ten, można szybko się, patrz. Może się z tego... Kalarytka się zachowuje. Może się z tego zrobić taki cukier. Jak właśnie karmel. Tylko karmel ma inny kolor, nie? Brązowy bardziej. No, wiecie co? I to właśnie tak na 6, 7. To jest tak podobnie do Oreo. Ale nie smaku, tylko tak... No tak dla mnie. A same cukierki to mają... Zostaw, Ani. Wiem, tylko tak sam nadziuć. A same cukierki to nie wiem. Same cukierki to są dobre. Mogłabym też normalnie zjeść takie same cukierki. I tak wygląda właśnie. Ja pani chińska przekąska. Jaka chińska? Japońska. Oni tam sobie tak idą. Chyba coś takiego. Ale że... nie. Oni jedzą faktycznie chyba prawdziwe jabłka. Oni chyba mają coś takiego. Takie jabłuszka mają. W sklepie. Mało. Pewnie u nich to kosztuje 5 zł. No pewnie. A w Polsce to kosztuje 17. Okej. Okay. Taki mały zestaw. No ale oni pewnie tak niedobry poproszę tam to wiecie. Bo mogę coś tam powiedzieć. No jak mają jabłka w karmelu, no to... No to pewnie im dam takie prawdziwe, no wielkie jabłka. To są prawdopodobnie prawdziwe jabłka. Ale jak mają coś takiego, to takie poproszę, masz i takie sobie jesz po prostu na ulicy. Tak jedziesz takie. Na takim patyku. No ale nie, to jest dość smaczne. Chcecie więcej takich zestawów japońskich, w sumie to mamy swoje nagramy, to łapeczki w górę, subskrybujcie nasz kanał i pa! Pa, pa!